Siatka na Z4, droga do, już wiemy dokąd, zwłaszcza, że szanowni państwo, z satysfakcją witam z miasta lidera Tauron pierwszej ligi. A powszechnie wiadomo, że gonić jest trudniej niż atakować, a stąd potrzebne wzmocnienia. Jak podam inicjały Jay-Z, to się nie pomylę, choć jeden robi muzykę, ale od działania tego, którego za chwilę będę miał satysfakcję przedstawić, też jest głośno, bo jak on te gwoździe wbija, to się echo po całej hali przy Zygmuntowskich i w każdej innej w Polsce niesie. Jakub Ziobrowski, nowy atakujący. Witaj, Kuba. Witam wszystkich serdecznie, dzień dobry. No właśnie, Kuba, jesteś w Lublinie, jesteś na zapleczu Plus Ligi. Tutaj jest konkretny cel do spełnienia. Czy ty wiesz, o co tu chodzi? Co za cel trzeba spełnić i czy ty jesteś przekonany, że jesteś w stanie pomóc? Oczywiście wiem, dokąd zmierzamy i w sumie tutaj głównie też przyszedłem właśnie, żeby pomóc chłopakom awansować do Plus Ligi. Także mam nadzieję, że gdzieś tą cegiełkę swoją dołożę i uda nam się zrealizować ten plan. No dobra, ale oczywiście liczymy wszyscy na twoją pomoc w realizacji tego celu, ale mam wrażenie, że ty też sporo możesz także sportowo zyskać, będąc tutaj, bo no, jesteś młodym zawodnikiem, a przed tobą bardzo konkretny cel, coś, co możesz osiągnąć, coś, czego możesz dotknąć. To ważne w tym etapie twojej kariery? Jasne, ponieważ myślę, że takie granie pod presją, gdzie właśnie myślę, że jest duża presja, bo o awans kilka drużyn będzie się starało i naprawdę szykuje się bardzo fajne granie. Także mam nadzieję, że i można się rozwinąć, fajne granie pod presją, także no, super doświadczenie i myślę, że pomoże mi to w dalszej karierze albo przygodzie z siatkówką, bo tam kariera to jeszcze chyba za dużo powiedziane. No to już masz wiele wspólnego z rozgrywającym Grzegorzem Pająkiem, bo on też bardzo skrupulatnie rozdziela przygodę od kariery, ale to może na bok jeszcze z Grześkiem zdążysz się na pewno zgrać. Zresztą ja miałem szereg pytań do ciebie, ale w zasadzie jak tak rozmawiamy, to mi się zupełnie inne ciśnie na usta. Jak można być tak atletycznie zbudowanym, mieć ponad 2 metry i być tak grzecznym, cichym, spokojnym człowiekiem? No właśnie, no tutaj no nie ukrywam, że moją chyba drugą pasją, tak, jeśli chodzi o sport, to siłownia. No bardzo lubię trening na siłowni i w sumie taką miałem znaczną metamorfozę, także kiedyś może nie byłem tak zbudowany w miarę nieźle, byłem zawsze szczupły i po prostu taka metamorfoza mi pomogła troszkę nabrać pewności siebie i tak dalej, także bardzo się cieszę, że tak teraz większość osób mnie odbiera, że jestem atletycznie zbudowany, bo ciężko na to pracowałem. Czy jestem spokojnym człowiekiem, to może na początku. Myślę, że ci, którzy mnie dobrze już znają, czyli przyjaciele i rodzina, wiedzą, że mam czasami różne odpały, jak mogę tak to nazwać, a na początku, jeśli jestem w nowym otoczeniu, potrzebuję trochę więcej czasu na klimatyzację i na to, żeby się mocniej utworzyć. Mhm. W siatkówce juniorskiej osiągnąłeś zupełnie wszystko, co było do osiągnięcia i tu chyba nie ma cienia przesady. Tak, to prawda, nie ma cienia przesady. No właśnie, a powiedz, czy na tym etapie swojej kariery jeszcze troszeczkę grzejesz się w blasku tych sukcesów juniorskich, czy to już dawno za tobą, że siatkówka ta dorosła weryfikuje tych najzdolniejszych siatkarzy świata, jeżeli chodzi o juniorów? Nie ukrywam, że na pewno jest to fajne wspomnienie i można było przez może te pierwsze 2 lata czy 3, w cudzysłowie tak kolokwialnie powiem, jechać na tym, że jest się tym mistrzem świata, czy mistrzem świata juniorów, czy kadeta. Natomiast no, jestem już w takim wieku, jestem jeszcze brany pod uwagę jako młody, ale już te takie młodzieńcze lata, pierwsze sezony w Plus Lidze już za mną. Także nie chciałbym być do końca moich dni w siatkówce, być kojarzony właśnie z tym, że jestem mistrzem świata juniorów i kadetów. Także to tak chciałbym odłożyć na bok i po prostu budować nową historię, nową przygodę i gdzieś zahaczyć o reprezentację Polski, no i o różne inne cele, przede wszystkim w tej seniorskiej siatkówce. No właśnie, powiedz mi, czy jeżeli chodzi o takie budowanie swojego dorosłego portfolio, siatkarskiego dossier, myślisz, że awans z pierwszej ligi do Plus Ligi to jest już coś, co warto w takie portfolio wpisać? Myślę, że na pewno. To jest naprawdę fajna historia. Zawsze gdzieś te mecze na właśnie o awans to jest taka dodatkowa motywacja. Na pewno, no tak jak już wspominałem, no super granie, ponieważ walczyć z drużyną
możliwość grania w najwyższej klasie rozgrywkowej, to na pewno zostaje na długo w pamięci. No właśnie za tobą kilka miesięcy w Werwie Warszawa, tym samym kilka miesięcy treningów pod okiem Andrei Anastazjego. Cenne doświadczenie? Cenne doświadczenie. Nie ukrywam, że trenować z takimi zawodnikami, mistrzami świata, daje naprawdę dużo. Poziomy treningów były naprawdę, naprawdę wysokie, także na początku nie sądziłem, że ta historia, ta przygoda w Warszawie skończy się tak wcześnie. Ale jak widać, jakiś nowy, podjąłem nowe działania, nowe kroki i myślę, że jak najbardziej słuszę na dzień obecny. No to dobra, no to skoro trenowałeś, jak sam zauważasz, z mistrzami świata pod okiem jednego z najlepszych na dziś trenerów w Polsce, to co, trochę głowę wyżej będziesz nosił tutaj w Lublinie, w pierwszej lidze? Nie, ja raczej chyba, znaczy nie wiem, jak mi ocenią chłopaki, natomiast myślę, że taka pokora jest również ważna w życiu i po prostu będę starał się pokazać na treningach swoją ciężką pracą i poziomem sportowym, że zasługuję na bycie w tej drużynie. No właśnie, niewątpliwie zasługujesz, bo o tym świadczą twoje umiejętności, to zainteresowanie klubu. A powiedz proszę, jakich emocji spodziewasz się po kolegach? No bo wchodzisz do drużyny, która wydaje się być ukształtowana, która już zatrybiła, która dobre wyniki osiąga. No, przychodzisz z zewnątrz, oczywiście z konkretną ofertą pomocy w awansie. Dużo czasu myślisz potrzebujesz, żeby się zgrać z tym kolektywem, który już tutaj powstał? Nie, myślę, że nie. No, też to nie jest właśnie mój pierwszy rok gry w siatkówkę, chociaż jest to mój pierwszy taki transfer w połowie sezonu, także jest to też coś nowego, nowe doświadczenie i myślę, że nie będzie problemu, żeby tutaj z chłopakami złapać wspólny język. A powiedz mi, czy jesteś w stanie wskazać jakieś takie elementy siatkarskiego rzemiosła, które w ciągu tych miesięcy, które przed tobą tutaj w Lublinie, szczególnie chciałbyś poprawić? No bo wiadomo, okazji pewnie będzie sporo, bo i te bloki w pierwszej lidze ciut mniej szczelne i ci przyjmujący być może ciut mniej dokładni, nad paroma rzeczami można pracować. No nie ukrywam, że jestem fizycznym zawodnikiem i na pewno będę chciał poprawiać technikę z dnia na dzień. Także. A myślę, że ja też jestem może trochę lekkim, za dużym perfekcjonistą i chciałbym każdy element siatkarski opanować do perfekcji, także no, na pewno będę dążył do tego, żeby właśnie poprawiać każdy element w naszym treningu. A wyobraźmy sobie, że odgrywasz bardzo istotną rolę w meczu na styku. Mamy powiedzmy 21-21, trener prosi o przerwę, bo kilka poprzednich akcji może nie do końca się udało. Kuba Ziobrowski spuszcza głowę, czy rzuca butelką i ręcznikami, czy kina. Jak reagujesz w takich sytuacjach stresowych, powiedz? Staram się zachować spokój, bo uczę się z czasem, że chyba spokój jest najważniejszy, że takie właśnie... A to cię zbliża do Wojtka Sobeli bardzo. Tak, znaczy to po prostu rzucanie butelką czy jakieś tam negatywne emocje mogą wpłynąć na drużynę. No chociaż nie ukrywam, że są takie momenty, gdzie trzeba krzyknąć i zmotywować jakoś kolegów. Natomiast ja jestem raczej typem człowieka, który woli wprowadzić spokój do drużyny i tak nawet na swojej twarzy starać się zachowywać spokój. Dobra, powiedz proszę, skąd ten buben? A długa w sumie historia, ale w skrócie, no jak byłem mały, byłem od Kuba Kubuś. Zaczęli mówić do mnie Bubuś, tak zdrobniale i później się przekształciło na ksywę buben i tak w sumie nawet rodzice do mnie mówili i mówią. Także w najbliższym otoczeniu jestem buben. Rzadko kto mówi do mnie Kuba, także... No także jakby ci teraz nadawali ten pseudonim, to raczej patrząc na twoje gabaryty, to trzeba by było Bubisko. Bubisko albo Yeti mówią do mnie. Też? Przez ten kolor włosów chyba. Teraz jeszcze nie są takie jasne, jak słońce poświeci w lato, to są naprawdę bielutkie, także... Ale buben taka ksywa, z którą się utożsamiam. Mieliśmy okazję jakiś czas temu obejrzeć starcie na szczycie Tauron pierwszej ligi. LKPS pokonał 3-0 BBTS. Jakieś wnioski masz po tym meczu? Coś zwróciło twoją szczególną uwagę? Fajna, zacięta gra. Chłopaki naprawdę super walczyli. Naprawdę fajnie to wyglądało. Także tam w tym trzecim secie 24-22 już było nerwowo. Nie wiadomo by było, czy Bielsko by się nakręciło i w tym czwartym secie nie grałoby jeszcze lepiej i mogliby doprowadzić do tiebreaka. Natomiast no tutaj Paweł Rusin naprawdę fajnie wszedł na zagrywkę i tam pociągnął parę razy.
mocno i myślę, że no to też cieszy, że w takich momentach potrafimy zachować właśnie spokój, koncentrację i wyjść z takiego stanu i to jeszcze z taką drużyną. A powiedz proszę uczciwie, kluby z pierwszej ligi znasz, czy dopiero będziesz się ich uczył? Większość znam. Patrzyłem, nawet sprawdzałem już, jak było zainteresowanie tutaj moją osobą ze strony Lublina. Już sprawdzałem, patrzyłem nawet ile kolejek, kiedy gramy i tak dalej, także myślę, że no, nie ukrywam, że nie jestem aż tak w 100% zorientowany, ale no, myślę, że kwestia czasu i będę wszystko wiedział. No dobrze, Kuba, no to wiesz co, to jest takie sakramentalne zdanie, które jest niejako pewnego rodzaju przyrzeczeniem. Dokąd zmierzamy? Razem do Plus Ligi.